Jest Krościenko nad Dunajcem. I tutaj też dawno nie byłem. Choć praktycznie bywam tutaj co roku, bo chociażby nie wiem o tym, że do Krościenka wzdłuż drogi wojewódzkiej 969 prowadzi również droga rowerowa wzdłuż. Ostatnim razem, gdy tutaj byłem, to można powiedzieć, że ta prawa strona drogi, szczególnie przed Krościenkiem, przed wjazdem do miejscowości, to były tak naprawdę, można powiedzieć, nieużytki. Więc no, widać, że tutaj w ostatnim czasie, w ostatnich latach troszkę się zmieniła. A kiedy ja byłem ostatni raz w Krościenku, w zeszłym roku nie byłem na pewno, czy dwa lata temu byłem, też tego nie powiem, bo nie pamiętam, więc liczmy, że gdzieś chyba 19 to jest mój ostatni pobyt tutaj. Jak sobie tak patrzę na boki, to troszkę się zmieniło. Przede wszystkim tutaj już jest most na drugą stronę. Oczywiście most tutaj nie jest to most do przejazdu, no chyba, że jedziemy rowerem, bo widzę, że to jest most pieszo-rowerowy, czyli samochodem, żeby się dostać na drugą stronę do ulicy Zdrojowej, to w dalszym ciągu trzeba jechać do rynku i dopiero z tegoż mostu w rynku udać się do ulicy Zdrojowej. A ja właśnie sobie w okolice rynku w Krościenku nad Dunajcem dojeżdżam i wjadę sobie na rynek podobno na rynku też zaszło troszkę zmian. Cypel się trochę pozmieniał z tego, co tam widać było. Chyba, że to nie, to chyba nie było na Cyplu. Tutaj, gdzie kiedyś stały karuzele, widzę, że jest siłownia pod chmurką. Jak już wspominałem, ja chcę wjechać sobie na rynek. Podobno na rynku też zaszło troszkę zmian, przede wszystkim. Zresztą ostatnim razem, gdy byłem, to trochę Krościenko było też trochę rozkopane. Wtedy chyba na rynku coś robili. Tak, jest pusto w miasteczku. Oczywiście teraz jadę w lewo na rynek. Tutaj oczywiście z przeciwka musiałbym ustąpić. Następnie skręt w lewo. Ale tu jak się tutaj też się mocno zmieniło. Bardzo się zmieniło. No tutaj to się bardzo pozmieniało, bo tutaj z tyłu ten rynek to był taki mocno zaniedbany. A to jest bardzo wszystko pozmieniało. Bardzo fajnie. Tak, co być chciałem, teraz otwarta o tej godzinie. Idziemy z powrotem. Oczywiście w prawo.
wyglądu. No nie, tutaj w takich też te miejsca parkingowe to też się stało tak. No właśnie. A teraz jest ładnie kosteczką wyłożone. Tu jest asfalt nowy. Mówię, przecież całkiem nie, inaczej. No ładnie tutaj. A lody najlepsze jakie są, to zamknięte. Dunaj jest zamknięty. Czyli co, jedziemy na Zdrojową, tam mówicie też są, też jest droga, tak? Nowa się powstała. No pewnie. Most, no to już widziałem, no to most to znam, że most jest... To most to już jest przez wiele lat. Jest ulica Zdrojowa. I co tutaj się na tej Zdrojowej, mówisz, zmieniło? No tutaj tak na samej ulicy, tutaj to nie, no. Ale że gdzieś tu... To zobaczysz, ile domów powstało. Bo ta droga, ona kiedyś tam się kończyła, za cyklem, nie? A teraz jest przedłużenie w koło, można objechać. I można nią i ją się tu z powrotem wyjechać? Tak, tak. No. Albo tu coś myślisz teraz, albo tu na... Tu się wyjedzie przy tym sklepie blaszanym? No. Teraz tam jest stok, stok na ciarki. Albo wyjedziesz tędy tu. Taka jest też droga. I sobie na spacerze. No to ciekawe, ciekawe. No nie zmieszczę się tutaj, żeby minąć. Czy tutaj też jakiś taki placyk jest? No ale to jest prywatne. To jest prywatne tam na prywatnym terenie? Tak. Tutaj jest, tu taki, taka budka, że z tym powstało. Nie wjeżdżamy na... No po co? No tu w zasadzie to się nic nie zmieniło. Gdzie parę kamperów stoi. Gdzie? Tam? Na placu, no, na czym? No, nie ma przyczep, tylko... Który to był tu miejsce? 180 nosi. O, tu jest... Tu jest ten... ten tu jest ten... No... Do przejścia. Ten, do przejścia. To, o, to. Tu już ten. To już ten. 188. Pan, jak to mówi ten? Pan Kowal. Do pana Kowala. No i tu się gdzieś ta droga kończyła. No, jedzie, bo jedzie, tam jest w tyłu. Kurde. No ale wlazł mi centralnie pod koła. Ten pioczek. Ale ładnie góry widać. Słońce tam pada. I tu się kończyła, co my w tym tu się kończyło. To my byliśmy gościa, nie? To 216. No. A teraz, może... A teraz jedziesz w koło, są wszędzie domy. Zobaczymy tu domy. No tutaj tej strony nie znam, powiem szczerze. No, jedź, to masz pokazane. Ale jakie tu hawiry już. To już widać, że jest nowa część. Bo tu już zupełnie inne chałupy stoją, niż tu przy Zdrojowej. W tym wielkim domu. Wtedy co to może no to... jakie tu osiedle. A gdzie to mówisz stok jest? No tu będzie zaraz widział. Wycięte. Wycięte jest. Będziemy przejeżdżać koło niego.
Patrz, tyle lat tu się jeździło, ale pod tym stokiem nie było. A, to my tu nie chodzili. Przed nimi nie byli, a o tu jest. Tutaj, tu. Ta przecinka? Ta przecinka. No to tutaj jest tam. I tu ma na tak. Był wyciął, to było, że to zdejmowali, a się nie opłacili. A, tu jest w przodu. Pod niego się tam podjedzie, tak jak tą drogą pojadę? Tak. Tu i no będzie musiał jechać. Tak jak jest pokazał. Będzie tylko tego jechał. A tu bym wyjechał przy sklepie? Przy sklepie, tu koło. Przy wejściu na cypla. A tu jest to no, tutaj ten... Gaz ładowaliśmy, ale tu leżą te wielkie takie drzewa. Kurde, jak tu się pozmieniało, matko jedyna, to... A po tej stronie zobacz, ile domów. No, tu jest. To było pusto. No i teraz a to my gazu. Tu jest jak ulica Wojtyły, Karola Wojtyły, papieża. Teraz w górę cały czas. A tu jest... Tak, a tu jest... No, a tu jest ten. I wyciął. Mm-hmm. I tu dotąd dojeżdża, do tej Stajkowa. A tu jest knajpa, ta Stajkowa. No, to jest knajpa. Tu możesz zjeść i wysrać się. Śnieg na danianie. Kurde, to... Tu się tyle lat jeździ, a ja tu połowy tego miasteczka nie znam. My to chodzili, ale to się zmieniło w ciągu jednego roku. Przedtem to tamtędy droga się kończyła i koniec. I koniec to był, no. Tylko ścieżka była. No. Teraz widzisz, domy powstały, to i ulica. A tu jest widzisz te trzy korony. Trzy korony, to widzisz, co z niego zostało. Wielka przecież była. Ale to też kurwa, że tego, że to dopuścili. I tu w prawo, nie? Teraz w prawo. I przy tym sklepie wyjedziemy blaszanym. Tak. A tam gdzie jest droga? Nie wiem, bo tam nie było. Do źródła Maria. No, czyli pewnie gdzieś. Ale nie ma tam, że jest droga bez przejazdu, więc. Nie wiem. Pieron wie. No, trzeba przyznać, że Krościnka mnie troszkę zaskoczyło, że tu tyle nowości. Tu jest ten sklep. Tak, tak, no to tu jest ten sklep blaszany, nie? No, to blaszany. No dobra, no i tu w lewo. Blaszany. A tu są te pamiątki, co? Cóż. I można powiedzieć, że nie... No, w pewien sposób nieplanowanie, ale objechałem se Krościenko. A w górę na Szczawnicę. No to wiem, no tam jest na Szczawnicę. Kiedyś tam basen był, to my tam przecież chodzili. Woda była tak zimna, że matko jedyna. Dobra, to teraz pojadę prosto i jedziemy. No jedziemy. Jedziemy na wprost. Jak już wspominałem, że długo mnie w Krościenku nie było, ostatnio tutaj były przebudowy, przebudowane też rondo. Zwróćmy uwagę, że teraz po zjeździe z mostu, aby jechać na wprost, mam lewy pas ku temu, odpowiednio wszystko oznakowane, czyli rondo mamy taką, można powiedzieć, coś na wzór ronda turbinowego, bo ja nie lubię określać rond w Polsce mianem rondami turbinowymi. Z prostego powodu rondo turbinowe nie powinno być oznaczone znakiem C12, czyli ruch okrężny. Taki był zresztą zamysł Holendrów, gdy tego typu ronda powstawały. Więc dla mnie to wszystko, co jest w Polsce, to są imitacje rond turbinowych. Aczkolwiek tutaj z tego kierunku, gdzie byłem, dałoby się chyba zawrócić, więc możemy powiedzieć, że tutaj mamy faktycznie skrzyżowanie o ruchu okrężnym rondem
turbinowym. A tą stronę Krościenka w ogóle jakąś znacie? Chyba słabo, nie? Bo tutaj na tą stronę to się w ogóle rzadko wypuszczali kiedykolwiek, nie? Tutaj jedyne właśnie w zasadzie to na stację wyjechać. No to teraz a tutaj też tu jakieś teraz są te linowe parki. To jeszcze pamiętam, że to już było. Sklepów nastawiali, bo jest sklep, teraz jest Lewiatan taki wielki. I tu jeździmy tego Lewiatan. Po drugiej stronie jest Lidl. Że tutaj to w zasadzie tylko ta ten park linowy, stacja i w zasadzie w tą stronę całe Krościenko. No, teraz my tu jest. A jego chyba nie było ostatnim razem, jak ja byłem. A tu jest ulica. Jeszcze chyba, bo nie zwróciłem uwagi, żeby był też. Biedronka na prosto, pierogarnia jakaś powstała. Pierogarnia. Słońce wychodzi. A to jest tu Lidl. A tu jest i czyli już trzeba wyjechać. Jest teraz jest sklepów. Biedronka jest w kierunku. Zgrywa. No. Zadziwiło mnie Krościenko. No mówię ci. Tu teraz to tego. Ameryka. Troszeczkę się pozmieniało.